Jednym z obowiązków nie tylko policjanta, ale także każdego obywatela jest udzielanie pomocy osobom poszkodowanym, które uczestniczyły w wypadku drogowym. Szereg regulacji prawnych obowiązujących w przedmiotowej materii oraz zmiany z zakresu sposobu prowadzenia czynności resuscytacji krążeniowo-oddechowej wymagają doskonalenia wiedzy w tym zakresie. Policjanci ruchu drogowego w codziennej służbie wykonują czynności na miejscu zdarzenia drogowego. Zdarza się, że przyjeżdżają oni na miejsce jako pierwsi przed przybyciem zespołu ratownictwa medycznego. Wówczas konieczne jest natychmiastowe podjęcie czynności związanych z ratowaniem życia i zdrowia ofiar. Również rozwój techniki daje nam nowe możliwości wykorzystywania sprzętu, to jest zewnętrznego zautomatyzowanego defibrylatora. Wczoraj w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy dla policjantów tejże jednostki odbyły się w ramach doskonalenia zawodowego warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy, które przeprowadzili dr Przemysław Paciorek, konsultant wojewódzki do spraw medycyny ratunkowej oraz instruktorzy Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego Małgorzata Cichańska, Kamila Sadaj-Owczarek, Krzysztof Wiśniewski i Tomasz Chmielewski i będą prowadzone cyklicznie dla policjantów ruchu drogowego województwa kujawsko-pomorskiego. Warsztaty zostały zorganizowane przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy i będą prowadzone cyklicznie dla policjantów ruchu drogowego województwa kujawsko-pomorskiego w okresie wrzesień-listopad 2011 roku.